Homelab, twój mobilny punkt pobrań. Najlepsza jakość produktów oraz profesjonalna obsługa, tylko w PSS zgoda. Olewnik, najlepsza jakość wędlin i mięs. Witam w kolejnym programie Dieta Cud. Dzisiaj porozmawiamy o diecie w sporcie. To, czy odpowiednio dobierzemy nasze składniki odżywcze do naszej dyscypliny, którą trenujemy, pozwoli nam osiągnąć lepsze efekty w tej dyscyplinie, więcej energii mieć podczas treningu i zapobiegać przetrenowaniu. Zapraszam do kolejnego odcinka. Dzisiaj goszczę u siebie Michała Lipińskiego, strongmana. Witam serdecznie. Cześć. Michał, powiedz kilka słów o sobie. Co trenujesz? Jakie masz osiągnięcia? Wiesz co, trenuję dyscyplinę, jaką jest strongman. W dzisiejszych czasach ona jest dosyć mniej spopularyzowana. Wiadomo dlaczego, bo nie ma jej też już wiadomo w telewizji. Jak Pudzianowski odszedł, to już się ona zrobiła o wiele bardziej cicho. Ale powiem Ci szczerze, ta dyscyplina cały czas przyciąga tłumy ludzi. Bo na przykład jak jeszcze po zawodach różnych, w różnych miejscach Polski, to tak naprawdę oblegane są wręcz te miejsca, w których mamy zawody przewodowe, są, nie wiem, jakieś stadiony pomniejsze, czy jakieś pod ratuszami zazwyczaj różnych miasteczek, place, którą przychodzi naprawdę bardzo dużo ludzi. Powiedz o swoich osiągnięciach. Wiesz co, takim moim największym w sumie osiągnięciem, jak dla mnie, było zdobycie wicemistrzostwa Polski juniorów. To był rok bodajże 2018. Zawody odbywały się u nas w Płocku. Przyjechało tam bodajże 10 naprawdę silnych zawodników. I to było tak naprawdę 2 lata tylko i wyłącznie moich treningów i tak wydaje mi się, że to jest moje takie największe. W zeszłym roku ogólnie wystartowałem na naprawdę profesjonalnych mistrzostwach Polski, gdzie było nas tak naprawdę 12-13 zawodników. Po 2 konkurencjach wychodziła finałowa 8 do takiego finału, gdzie mierzyliśmy się tam już tak naprawdę o tytuł mistrza Polski. I tam udało mi się zdobyć niestety 7 miejsce na 8 zawodników w finale, także oficjalnie mogę powiedzieć, że jestem 7 najsilniejszym zawodnikiem w Polsce na rok 2023. Aczkolwiek było wiadomo, była możliwość o 1. piątkę, ale no, w przedostatniej konkurencji pojawiło się dużo błędów technicznych. No i niestety walka o finałową 5 mi uciekła. Ale super, gratulacje. Dziękuję. Powiedz mi, czy jak zaczynałeś trenować, to korzystałeś z porad dietetyka? Bo jak zaczynałem trenować, to miałem 18-19 lat i nawet nie myślałem o dietetyku. Tylko starałem się powoli wdrażać zdrowe rzeczy do jedzenia. Wiadomo, na samym początku było dużo błędów, no bo zawsze mi powtarzano od początku, że dużo kalorii, musisz jeść i tak dalej. No to, kurczę, myśląc sobie dużo kalorii i żeby szybko je uzupełnić, no wiadomo, jakiś kebab, jakaś pizza, gdzie to w ogóle teraz po paru latach, jak ja myślę, że ja tak jadłem, to mówię, chłopie, coś ty robił. Teraz tak naprawdę moja dieta oscyluje w granicach 5-5,5 tysiąca kalorii tylko na zdrowym żywieniu, zdrowe jedzenie. Także przejeść 5 tysięcy zdrowego jedzenia, zdrowych produktów, to jest o wiele ciężej niż na przykład, wiadomo, zjeść 2 czy 3 kebaby na dzień i już masz te 5 tysięcy prawie kalorii uzupełnione, nie? Tak, tak. Od tego też, jak powinniśmy makroskładniki rozkładać, zależy jaki mamy somatotyp, tak? Czyli jak nasze ciało jest zbudowane. A jak określić nasz somatotyp, możecie znaleźć u nas na fanpage'u. Zapraszam. Czy inaczej spożywasz posiłki przed treningiem i po treningu? Wiesz co, głównie przed moim treningiem spożywam węglowodany i tłuszcze. Mój posiłek przedtreningowy zawiera około tak 1,5 torebki ryżu, stołową łyżkę masła orzechowego, żeby tłuszcze dostarczyć, tak jak i również węglowodany proste, czyli zazwyczaj jest to w postaci dżemu. Dzisiaj przygotujemy twój posiłek potreningowy, który tutaj mamy składniki do niego, a w międzyczasie jeszcze będziemy sobie rozmawiać. Co najczęściej jesz po treningu? Wiesz co, najczęściej po treningu musi to być głównie mięso, czyli wiadomo, białko w czystej postaci. I tak, zazwyczaj jest to mięso z dodatkiem jakiegoś albo makaronu, ryżu, bardzo rzadko, ale najczęściej są to wrapy stosuję, bo ponieważ jest tak, chodzę na treningi prosto po pracy. Wychodząc z domu zazwyczaj jest to godzina przed 7.
bo do pracy wiadomo na godzinę 7 mam. Kończę 15. Zacznę trening przykładowo godzina 16. Między pracą a treningiem muszę coś zjeść. W chwilę odpoczynku rozpoczynam trening, tak jak mówiłem, godzina 16. Zanim go skończę, jestem w domu po 19. Więc robię coś naprawdę sycącego, pożywczego, ale jednocześnie szybkiego, ponieważ po całym dniu tak naprawdę pracy, treningu, nie chcę mi się stać za bardzo, wiesz, w kuchni jeszcze tracić czas na gotowanie, gdzie mógłbym sobie już po prostu, wiesz, położyć się, odpocząć, zregenerować. Mhm. Dlatego takie wrapy są jak dla mnie najlepszą postacią do tego szybkiego posiłku i mega konkretnego. Okej, okay. Czyli tak, potrzebujemy do tych wrapów tortille. Ty poleciłeś mięso mielone wołowe, miks sałat i co? Ser, papryka, czerwona cebula, no i sos. My dzisiaj przygotujemy swój własny sos i zapraszam do oglądania. Michał, od czego zaczynamy? Wiesz co, zaczniemy najpierw od przesmażenia mięsa, ponieważ z tym najdłużej zawsze się schodzi, a w międzyczasie będziemy kroili warzywa. Okej. Mięso nam się smaży. Co następne? Następnie byśmy pokroili paprykę i cebulę przede wszystkim. Okej, mamy paprykę, mamy cebulę. Czerwona czy biała? Którą wolisz? Wiesz co, ja wolę czerwoną, z tego względu, że dla mnie lepiej smakuje i nie jest na tyle ostra, tak jak biała. Okej, super. W międzyczasie jeszcze byśmy przygotowali sos czosnkowy. Pewnie, nie ma problemu. Mamy jogurt, mamy czosnek. I bym Cię prosiła, użyj swojej siły. Pewnie. Może i dam przyciśnij radę. Czosnek, ja pokroję warzywa. Papryka w paseczki czy w kostki? W paseczki. Wolę, jak większe są kawałki warzyw i one wtedy tak fajnie chrupią. Posiłek potreningowy jest bardzo ważnym posiłkiem ze względu na to, że odbudowujemy nasze rezerwy energetyczne i odbudowujemy nasze mięśnie, które zostały wykorzystane w treningu. Taki posiłek powinien się składać z węglowodanów prostych. U nas to będzie tortilla pszenna z chudego białka. No, u nas mamy wołowinę, natomiast można też wykorzystać kurczaka oraz nieduże ilości tłuszczu. Michał, jak nasze mięso? A mięso już powoli dogorywa, że tak powiem, ponieważ mięso wołowe ma to do siebie, jeszcze tym bardziej jak jest zmielone, że bardzo szybko ono tak naprawdę nam się robi. Także z tym jest duży plus. Czy pomidorki koktajlowe dorzucamy? Wiesz co, możemy dorzucić. Możemy dorzucić pomidorki jak najbardziej. Okej. Okay. Jeżeli chodzi o ser. Jaki najczęściej wykorzystujesz? Wiesz co, najczęściej wykorzystuję mozzarellę do takich dań, ponieważ ona fajnie się rozpływa nam, jak się zapieka tam daną tortillę, czy nawet, nie wiem, jak robię sobie zwykłe mięso bez żadnej tortilli, bo czasami używam mięsa wołowego, standardowo zmielonego, to lubię do tego sobie dorzucić trochę sera, on wtedy ma taką fajną konsystencję. Poza tym ogólnie jestem miłośnikiem sera. Okej, dobra, super. Należy pamiętać, że im bardziej intensywny jest nasz wysiłek, to powinniśmy spożywać więcej węglowodanów. Natomiast jeżeli on będzie bardziej rozciągnięty w czasie, to musimy spożywać więcej tłuszczu. I jeżeli będziemy biegli maraton, w naszej diecie powinny przeważać tłuszcze, tak? Większa ilość niż w takiej standardowej diecie. Natomiast jeżeli będziemy biegli sprint, bądź tak jak tutaj Michał, ten wysiłek jest krótki, ale intensywny, powinniśmy spożywać więcej węglowodanów. A powiedz mi, jak z nawodnieniem? Co ty pijesz, jakie ilości? Wiesz co, bardzo dużo piję przede wszystkim wody z cytryną. Staram się ograniczać soki, no bo wiadomo, soki mają bardzo dużo cukrów, więc to tak naprawdę nie jest mi potrzebne. A na przykład podczas treningu używam karbo, czyli nasze węglowodany. Rozpuszczam je sobie w butelce wody i w międzyczasie popijam. Generalnie nie da się nawodnić na zapas, więc musimy pamiętać, żeby pić regularnie. Około 200 ml wody powinniśmy wypić
przed treningiem, natomiast co 10-15 minut powinniśmy pić między 100 a 150 ml wody. Jeżeli my czujemy już pragnienie, to znaczy, że jesteśmy odwodnieni. A 5% odwodnienie może spowodować o 70% spadku naszej wytrzymałości podczas treningu, więc na pewno warto tutaj pamiętać o nawodnieniu odpowiednim. A czy w ciągu dnia spożywasz jakieś przekąski? Oczywiście. Wiesz co, mam ogólnie takie dwie przekąski w ciągu dnia między swoimi posiłkami. Jedną z nich są kabanosy. Wiadomo, taka paczka kabanosów, półtorej, zależy od wielkości paczki, całkiem fajne. Fajna przekąska. Okej, okay, czyli mamy już nasze mięso, możemy położyć je na naszej tortilli. Od czego zaczynasz? Zawsze zaczynam od chłodzenia sosu na sam spód, ponieważ lubię, jak tortilla jest, że tak powiem, wilgotna. Nie lubię suchego jedzenia. Jasne. Ogólnie, jeżeli chodzi o ilość mięsa do takiego posiłku potreningowego, zazwyczaj wynosi ona u mnie około połowy, pół kilo. Mm-hmm. Także takie pół kilo, jak sobie, że tak powiem, usmażę, to wychodzi mi dwie, trzy takie solidne tortille. Okej. Okay. Ja dla swój obiad dla czteroosobowej rodziny zużywam mniej mięsa, ale okej. Okay. Papryka? Tak, oczywiście. Cebula zawsze nadaje takiego fajnego smaku, delikatnie słodkiego. Uwielbiam. Położymy jeszcze pomidorki. I co teraz? Kolejny etap? Sałata, ser, trochę sosu na samą górę, zawijamy. I damy na patelnię bądź do piekacza jakiegoś, jeżeli posiadamy, żeby to wszystko fajnie się zapiekło. Ser nam się wtedy fajnie rozpuści, jest taki ciągnący. Super, to robimy. Tortille mamy już gotowe. Michał, czyń honory. Pokaż naszym widzom, jak taka tortilla wygląda. U mnie posiłek przede wszystkim musi smakować i być naprawdę sycący. Wiadomo, nie jestem jak tutaj Magda Gessler, że wszystko musi być ładnie wyglądać i tak dalej, tylko musi być przede wszystkim konkretne, solidne i idzie się tym najeść, tak? No super. Także co? Wszystkie przepisy znajdziecie na naszym fanpage'u. Dziękujemy Wam serdecznie za obecność z nami. I do zobaczenia w kolejnym odcinku Dieta Cud. HomeLab, twój mobilny punkt pobrań. Najlepsza jakość produktów oraz profesjonalna obsługa, tylko w PSS zgoda. Olewnik, najlepsza jakość wędlin i mięs.